No tak, moja gra z rakietą, ze zbieraniem kosmitów, ma już poruszających się losowo kosmitów, którzy przechodzą przez krawędzie ekranu, te robociki, ma sterowaną rakietę z strzałkami prawo-lewo, mamy rakietę, która zwalnia, która przyspiesza, która zjada te robociki, czy w zasadzie zabiera je na pokład. Teraz chciałbym dołożyć do tego inny obiekt, który miałby inny kształt i chodzi nam o to, że rakieta powinna go unikać. To będzie wróg. Czyli mamy kosmitę robocika, którego należy zbierać i stworzymy sobie jakąś nową podklasę i nazwiemy go na przykład, ok, powiedzmy, że to będzie Pingwin Tux, więc nazwiemy go Pingwin. Kosmiczny pingwin, prawda? OK. I powstała mi podklasa z pingwinem. No, jest oczywiście odpowiednio duży, w razie czego trzeba będzie sobie go przeskalować na mniejszy. Ale na razie niech będzie tego rozmiaru. I tych pingwinów chciałbym również mieć na ekranie iluś tam w losowych miejscach. No, czyli w My World, tak samo jak losuję robociki, tak samo, znaczy jak je rozkładam i losuję ich miejsca, no to kopiuj, wklej i mam teraz, powiedzmy, również 10, albo mniej będzie tych pingwinów, bo duże są 5, no to x, jakieś x pingwina, czy jakiś błąd jest, nie, są pingwiny, reset, 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 są tutaj pingwiny i po uruchomieniu pingwiny stoją, a robociki się przemieszczają. No i te pingwiny mają szkodzić naszej rakiecie, czyli ona nie powinna ich dotykać. Gra będzie polegała na tym, że należy wyłapać robociki tak, żeby nie wderzyć w pingwina, bo w momencie wderzenia w pingwina jest game over i gra się kończy. Czyli musiałbym teraz wykrywać kolizję z pingwinem dokładnie tak samo, jak wykrywam kolizję czy dotknięcie robocika. Tak? Czyli w momencie, kiedy moja rakieta ma w metodzie act zbadaj robocika, no to go usuwa. Tu jeszcze dorobimy liczenie punktów i tak samo dorobię metodę zbadaj pingwina. I jeżeli dotykam pingwin class, no to tu trzeba będzie opracować game over. Na razie jeszcze nie, ale teraz muszę tą metodę wywołać, czyli zbadaj pingwina wywołać tak samo tutaj. Zbadaj pingwina po zbadaniu robocika. No i teraz w momencie dotknięcia pingwina ma nastąpić game over. Czyli, no, powiedzmy, damy Greenfoot stop po prostu. Greenfoot stop. Na razie bez wyświetlania napisu, po prostu gra się zatrzyma. No, spróbujmy run. Trafiłem w pingwina. Sorry, gra się zatrzymała. No to reset. Run. Póki nie trafię w pingwina. O, trafiłem w pingwina. Gra się zatrzymała. No, widać tu pewną odległość, trzeba by nad tym popracować. Greenfoot wykrywa, że dotykamy obiekt wtedy, kiedy obrys naszego obiektu już go dotyka. Natomiast faktycznie ta rakieta ma dziób troszkę szpiczasty i trzeba by się zastanowić, jak to zrobić, żeby nie wykrywał aż takiej kolizji. Ale na chwilę obecną to mi wystarczy, że w momencie dotknięcia pingwina, no sorry, reset, o, bo wylosował mi się pingwin na samym dziobie, więc nie miało to sensu. Run i próbujemy od nowa. No, nie jest ta łatwa gra, jak się okazuje. Bardzo łatwo mi wpadać. Tak, mam więc grę, w której po trafieniu w pingwina gra się kończy i gra się zatrzymuje. No to przydałoby się przyznawać punkty za złapanie robocika. To jest ostatnia rzecz, którą w tej serii poradników chciałbym tutaj napisać.
Czyli moja rakieta musi w swoim mózgu mieć jeszcze jakąś punktację. Tak, ma już swoją prędkość, ma czy zmieniono prędkość i jeszcze jej przygotujemy int punkty równe 0 po każdym restarcie rakiety. Będzie 0 punktów i w momencie, kiedy mam zbadaj robocika, no to chciałbym te punkty zwiększyć. Czyli usuwam robocika dotykanego i zwiększam punkty. Tylko teraz cały czas nie widzę ich wyświetlonych. Napiszę sobie osobną funkcję, która mi wyświetla, czyli private pokaż punkty, bez polskich znaków oczywiście programuję, więc pokaż punkty. Tak naprawdę najlepiej byłoby nazywać wszystko po angielsku, wtedy nasz projekt byłby bardziej międzynarodowy, no ale nie będę już w ten sposób komplikował zrozumienia osobom początkującym, więc pokaż punkty. I teraz muszę wywołać, pobrać świat, bo chcę punkty wyświetlić na świecie, get world. Dla kogo wywołuje się ten świat? No dla this, które mogę pominąć, czyli dla tego obiektu, dla rakiety. Rakieto, pobierz świat i na tym świecie show text, który podaje, jaki tekst wyświetlić oraz gdzie wyświetlić. Czyli wyświetlamy tekst, punkty, ten tekst oczywiście w cudzysłowie, punkty i do tego tekstu dodajemy te punkty zapisane w głowie rakiety. I teraz należy określić, w jakiej pozycji X. Skoro u góry jest 0,0, no to spróbujmy tak przesunąć się troszeczkę, powiedzmy 20 w prawo i powiedzmy 20 w dół. Za chwilę ocenię, na ile jest to sensowne. I teraz te pokaż punkty wywołuję na końcu mojej, albo na początku, obojętnie, mojej metody act. No i co? Jakiś błąd. Pewnie znowu jakiegoś średnika albo czegoś. Aha, private i nie określiłem, jaki typ void. Brakuje mi tu słówka void. Ta funkcja nic nie zwraca, czyli to jest funkcja typu void. Tak jest. Run. No, punkty się wyświetlają, tylko troszeczkę nie za dobrze, ponieważ Greenfoot określa położenie względem środka tego tekstu. No więc przesunięcie o X jest, znaczy w Y jest ok, natomiast w X jest troszkę za małe, 100 nawet, a tu damy 30, żeby to było sensowniejsze. Ok, run. O, od razu trafiłem w pingwina. Run. Może dam slow. Oj, nie zdążyłem, zanim nie walną w pingwina. Run. Reset, przepraszam, run. A, już jest od razu pingwin tu. Run, slow. Zresztą w ten sposób sobie może sobie latać. I punkty tutaj się znajdują w tym miejscu, w lewym górnym rogu mamy punkty. No i każdy zjedzony robocik to jest dodatkowy punkcik, prawda? Same robociki mi włażą pod koła. No i zdobywam sobie punkciki. Akurat tak pechowo, że te punkty się wyświetlają w tym miejscu, gdzie jest pingwin. O, teraz jest widać wyraźnie. Oczywiście można tą grę ulepszać. Jest tu masa rzeczy, które zachęcam, żebyście sami ulepszyli. Także zachęcam, żebyście teraz ulepszyli tutaj tę grę już we własnym zakresie. Można tu wiele ulepszeń wprowadzać. Tak, do mojej gry z pingwinami jeszcze chciałbym dorobić to, żeby pingwiny poruszały się również tak jak robociki. Tego nie dodałem, a przecież mam już przygotowany w kosmicie ten ruch. Mój robocik wywołuje ruch kosmity, w związku z tym mój pingwin również może wywoływać ruch kosmity. Czyli tutaj jest super act, czyli wywoływanie ruchu z nadrzędnego obiektu. No i to super act muszę wkleić do pingwina i
Jaki efekt? No, pingwiny również się poruszają. Nie jest to może już teraz gra łatwa, bo i pingwiny się poruszają, i rakieta nam się porusza, robociki, no ale w końcu nie chodzi o to, żeby było łatwo.